Zielone światło dla dużej inwestycji proekologicznej zakładającej likwidację kotłowni węglowej obsługującej Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Wojewódzki Szpital Zespalony w Kielcach. Ta kotłownia rocznie pożerała, mówiąc tak kolokwialnie, ponad 5,5 tysiąca ton węgla. To zamieniało się w utlenek węgla, z którym tak walczymy. Komisja Europejska wyraziła wstępną zgodę na współfinansowanie projektu w ramach instrumentu REACT-EU. W pierwszej transzy Świętokrzyskie otrzyma prawie 16 milionów euro, czyli ponad 72 miliony złotych. Onkologia Świętokrzyska, nasz czołowy szpital, będzie się specjalizował w leczeniu i ratowaniu ludzkiego życia, a nie w produkcji energii. Szacowany koszt inwestycji to 18,5 miliona złotych. Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie to wyjątkowe miejsce pamięci. Symbol wszystkich spacyfikowanych w trakcie II wojny światowej polskich wsi, a także jeden z najciekawszych kulturalnych projektów architektonicznych na świecie. Od 8 maja mauzoleum otwarte jest dla zwiedzających. W pierwszy weekend odwiedziło je ponad 500 osób. 12,5 miliona złotych unijnego dofinansowania trafiło na nowe projekty społeczne. Około 1000 osób z tych programów społecznych otrzyma wsparcie w 10 gminach naszego województwa. Dofinansowanie projektów możliwe było dzięki zwyżkującemu kursowi euro. Chcemy wykorzystać maksymalnie dobrą koniunkturę, bo dzięki temu mamy więcej środków do rozdysponowania. Powstanie 17 świetlic. Ponad 350 uczniów skorzysta z cyfrowej edukacji, a 80 z płatnych praktyk zawodowych. Nasi mieszkańcy będą mogli z tych wszystkich miejsc, które są tworzone dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego, korzystać. Wsparciem objętych będzie także 150 seniorów. O ponad 2 miliony złotych unijnego dofinansowania zarząd województwa zwiększył wartość projektu informatyzacji placówek medycznych w regionie. Wartość dotacji wzrosła do ponad 54,5 miliona złotych. W 20 placówkach leczniczych powstaną nowoczesne systemy informatyczne umożliwiające szybsze korzystanie z dokumentacji medycznej przez pacjentów i lekarzy. Prowadzi badania nad uprawami roślin, które potem są stosowane przez świętokrzyskich rolników. Jedyna w regionie stacja doświadczalna oceny odmian w słupi otrzymała 80 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu województwa na kolejne badania. Zakładanie poletek doświadczalnych, uprawa różnego rodzaju roślin oraz dostosowanie do warunków glebowych, które są na terenie naszego województwa. Każdy, kto chciałby zazielenić i dotlenić świat, może dołączyć do akcji Zielony Rekord. Swoje drzewka i krzewy w różnych miejscach na terenie województwa posadzili już marszałek Andrzej Będkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz członkowie zarządu Marek Jońca i Tomasz Jamka. Aby dołączyć do akcji, wystarczy posadzić dowolną ilość roślin, zrobić zdjęcie miejsca przed i po nasadzeniu oraz opublikować je w mediach społecznościowych z hashtagiem Zielony Rekord. Ponad 1 300 000 złotych otrzymało 6 ośrodków rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami na prace budowlane. Cieszymy się bardzo, że dzięki tym środkom możemy w tych obiektach wymienić windy, dostosować, doposażyć, tak aby te osoby mogły przebywać w komfortowych warunkach. Środki będące w dyspozycji samorządu województwa pochodzą z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na 2021 rok zarząd województwa przeznaczył kwotę na dofinansowanie tych robót, ponad 2 miliony złotych. W sumie wspartych zostało 8 zadań. Warsztaty zespołu szkół zawodowych w Pińczowie przejdą gruntowną termomodernizację. Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji. Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to ponad 1 800 000. Ten budynek zmieni swoje oblicze i będzie służył młodzieży i tej społeczności. Zostanie wykonana modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych, a także wymiana okien i wymiana oświetlenia na energooszczędne. Nowoczesne autobusy, ścieżki rowerowe, energooszczędne oświetlenie oraz wiadukty nad linią kolejową. Układ komunikacyjny w Skarżysku Kamiennej zyska nowy wymiar. Zarząd województwa zwiększył kwotę dofinansowania unijnego o przeszło 1,5 miliona złotych na budowę zintegrowanego systemu komunikacyjnego. Pod
przewodnictwem marszałka Andrzeja Będkowskiego obradowało Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Podczas spotkania przyjęto stanowiska wspierające władze regionu w pozyskaniu dodatkowych 444 milionów euro dla programu regionalnego z tzw. rezerwy programowej. Marszałkowska Orkiestra Dęta zaprezentowała się mieszkańcom regionu. Pomysł muzyków, którzy chętnie zagraliby w zespole, zaczęliśmy materializować, wspierając finansowo, wspierając strojami. 18 muzyków zagrało premierowo na placu przy Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Są to wspaniali muzycy Filharmonii, wykładowcy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ale także uczniowie szkół muzycznych. Orkiestra zagra cykl bezpłatnych koncertów dla mieszkańców regionu. Oszczędność energii elektrycznej oraz spadek emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Bałtów. Samorząd pozyskał dofinansowanie na modernizację oświetlenia ulicznego. W 17 miejscowościach gminy Bałtów wymienionych będzie prawie 600 opraw oświetleniowych, które spowodują, że nie tylko będzie jaśniej, taniej, ale i zdrowiej. Wartość inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych, z czego przeszło 1 300 000 złotych to dotacja unijna.